Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam byki na czytanie na pełnię. E, na pełnię w byku, czyli w Waszym znaku całkowite zaćmienie Słońca w Skorpionie e, z całkowitym zaćmieniem Księżyca w byku. Moi drodzy. No, właśnie. To dla Was czytanie ogólne. Pamiętajcie, że czytanie nie będzie rezonowało z każdym z Was, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Pamiętajcie, byczki drogi, o włączeniu dzwonka, które powiadomi Was o nowym filmie na kanale, jeżeli jeszcze tego dotychczas nie zrobiliście. I zapraszam, kochani, na czytanko, co odchodzi do przeszłości. I co jest przed Wami ukryte? Najpierw, co odchodzi do przeszłości? u ubeczków, co odchodzi do przeszłości? Rydwan, dziewięć pucharów, cesarzowa. Co jest przed Wami ukryte, co jest ukryte przed tyczkami. Wypadła najwyższa kapłanka tak w ogóle. Ech. To jest ryba, ale niekoniecznie ryba, znak wodny, tajemnica. Jakaś tajemnica zostanie odkryta. Coś odkryjecie, niewidzialne, niewidoczne gołym okiem. Co jest przed Wami ukryte? Zaraz przy stosowaniu, co jest przed Wami ukryte, jeszcze jak wypadła taka płanka, no właśnie, może być ukry ukryta inna osoba. Niestety inna kobieta. Może to być kochani. No właśnie, osoba trzecia. Co jest ukryte? Śmierć. Król Pentakli, As Buław, As Różczak tutaj w tej talii. Dobra, kochani, tak więc mamy Rydwan, 9 pucharów i cesarzową w pozycji, co odchodzi do przeszłości. Tutaj macie tak naprawdę trochę osób. Macie mocno trygon wody zaznaczony. Macie kochani, zaznaczony mocno trybun wody. Zobaczcie, macie karteraka rydwan, cesarzowa karta ryby, wpadła kapłanka, też karta ryby, ale jako trzeciej osoby. Yy, I trzeci znak wodny, skorpion yy, w karcie śmierci. Tutaj jest skulp pentakli, no ale to i tak. Yy, można by powiedzieć, że to jesteście Wy. No bo to jest karta znaku ziemskiego byka, panny koziorożca. Aczkolwiek no, ten król akurat pojawił się w pozycji, co jest przed wami ukryte. Więc no, nie możecie być ukryci sami przed sobą. Tak więc to nie jesteście akurat w tym rozkładzie wy. Okej. Okay. Mm. Moi drodzy, jeżeli. Macie do czynienia z rakiem, rybą lub skorpionem, albo ktoś ma do czynienia z osób, z waszych znajomych. Może ktoś z taką osobą był, jest lub będzie w relacji. Będzie miał do czynienia, jest to jakaś znajomość, jakaś osoba, którą znacie. Osoba, no właśnie, osoba z trygonu wody. A jeżeli nie? A jeżeli nie, kochani, to nie musi być tutaj rak. Tutaj odchodzą do przeszłości wszelkie wyjazdy, spotkania, kontakty, wiadomości, które wymienialiście być może z jakąś osobą, e, z jakąś, no właśnie, z osobą, z którą był jakiś flirt, romans, e, jakieś uczucie być może, m, związek był, czy też relacja, znajomość była w jakiejś najgorętszej fazie wyrydowanie. No i to się kończy, kontro, kończą się te e, takie, wiecie, namiętne, częste... A, Pełne namiętności, pożądania wiadomości, Ko kończą się te spotkania, kontakty, te podróże i wyjazdy w tym celu, czy to osoba nawet, która do Was przyjeżdżała, czy to Wy do kogoś. Słuchajcie, kończą się, odchodzi do przyszłości związek na odległość, czyli jakaś relacja na odległość, która miała miejsce, nieważne czy ona miała miejsce teraz, bo tu są w zasadzie, jest tu trochę dużych arkan, są tu trzy duże arkany: rydwan, cesarzowa i śmierć, więc to mogło trwać dłużej, od dłuższego czasu, nawet w przestrzeni miesięcy lub lat. To mogły być też jakieś ostatnie lata, ostatnich kilka lat i e, no odchodzi do przyszłości taka relacja, taki związek na odległość. E, no właśnie tu jest mowa, że to może być raks, szalec lub ryba, więc rybę macie tutaj w zasadzie dwa razy, a raz wypadła kapłanka, która też była rybą, ale to nie musi być oczywiście żadna z tych osób i z tego trygonu nawet. Natomiast tutaj jakby kończy się ta nić porozumienia, kończy się ta chemia między wami, która była. Coś, co po prostu było taką iskrą siłą napędową tej relacji, to dobiega końca. I dobiega też końca jakaś przyjaźń, jakaś wielka sympatia. Więc to był też ktoś, kto być może w waszym życiu był po prostu takim może nie tyle jakimś takim mega przyjacielem, no bo jeżeli jest jakaś relacja na odległość, lub spotyka się ktoś bardzo stosunkowo rzadko, no to nie można powiedzieć, że to jest jakiś mega przyjaciel, tak? To znaczy, można mieć takich przyjaciół, z którymi oczywiście nie trzeba się spotykać. I nadal taka osoba, wiadomo, udziela wzajemnego wsparcia, wzajemnie się możecie wspierać na różne sposoby i nie trzeba. Trzeba się widywać. Oczywiście taka przyjaźń nie jest możliwa. Tylko, że tutaj jest mowa bardziej o, też o tym, że były jakieś spotkania, tak? jakieś kontakty, wyjazdy. No więc to jakby też się kończy. To jakby dobiega końca. Odchodzi kontrola jakaś, czyli jakaś możliwość kontrolowania pewnej sytuacji, pewnej osoby, pewnej relacji, pewnej znajomości, pewnych osób. Jeżeli coś kontro kontrolowaliście beczki lub ktoś kontrolował was, odchodzi to do przeszłości. Również będzie kończyć się rywalizacja, zdobywanie, więc kończy się płomienny romans, kończy się zabieganie o jakieś uczucie, o jakiegoś partnera, o jakąś osobę, w ogóle zabieganie o jakiś związek, zabieganie o zaistnienie w związku z jakąś osobą, zabieganie o po prostu, o bycie z tą osobą tak w relacji. Dobiega końca wzajemna fascynacja, ta najgorętsza faza się kończy w tej relacji i e, jakby. Albo odchodzi do przyszłości nowa miłość, albo ta nowa miłość po prostu się nie zrealizuje, nie zadzieje, nie zmaterializuje akurat z tą osobą. Tak więc no, nie będzie tego większego zaangażowania. I co więcej, Rydwan w niektórych układach mówi też o. daje informacje o zerwaniu związku, o zerwaniu relacji. Więc dla jednych byków jest tak, że to dotyczy takiej osoby, z którą była jakaś relacja, którą znaliście dłużej z którą ta relacja jakby była, były spotkania, mogło to być właśnie na odległość, mogło to być takie nieoficjalne, mógłby to być, mógł być to taki romans, nigdy z tą osobą na przykład nie zamieszkaliście lub nigdy z tą osobą nie pokazywaliście się oficjalnie, czyli nigdzie na przykład nie było waszych wspólnych zdjęć, waszych wspólnych, wiecie, jakichś wypadów, których, którym moglibyście gdzieś tam pokazać się wspólnie, że nie wiem, że jesteście na przykład w tym i w tym miejscu, z tą i z tą osobą, albo pokazać jakiegoś wspólnego zdjęcia. Więc dla jednych to była ta osoba, a dla innych byków to była taka osoba, z którą wy byliście w jakiejś relacji, która być może była dosyć oficjalna, ale no jakby nie po tej całej fazie zauroczenia, zakochania, czy też po prostu chęć bycia ze sobą, pożądania, to wszystko po prostu się kończy, tak? Kończy się ten romans, kończy się po prostu ten związek. Dlaczego kończy się i jest informacja o zerwaniu w tym układzie? Bo obok rydwanu mamy dziewiątkę pucharów, a dziewięć pucharów jest kartą singla, jest kartą znaczy ona jest kartą jakby spełnienia, samozadowolenia z siebie i spełnienia siebie w danej relacji, w danym związku. To jest czerpanie, właśnie czerpanie przyjemności, tak, takiej taki przyziemnej, to są takie przyziemne, proste czynności związane z brakiem umiaru. I no coś takiego właśnie dobiega końca. Często dziewiątka kielichów jest kartą singla, więc u kogoś może stan singla odchodzić do przeszłości. Może, dla jakiejś osoby oczywiście. No natomiast m, dla jednych, skoro odchodzi ten romans, to uczucie, ta najgorętsza faza, może oznaczać to, że kończy się stan singielstwa, kończy się stan związku na odległość. Oczywiście, że tak. I może być tak, że ktoś będzie to... M, Chciał wejść na wyższy poziom w relacji, na wyższy poziom w związku z wami. Tak, oczywiście tak, ale dla niektórych jest to koniec y, tej relacji, tej relacji, tego romansu, tego płomiennego uczucia, czy tej, tego jakiegoś świecie ognia y, i romansu. Y, bo te dwie karty obok siebie mogą mówić o tym, że jest to koniec po prostu tej, tego romansu, tak, tej znajomości. Ale dla innych jest to koniec romansu, koniec związku na odległość, ale jakby wejście w tym, w tym zadowoleniu, pełni szczę, szczęściu i spełnieniu na wyższy poziom w relacji, tak? I to też jest możliwe. I to też jest, kochani, możliwe. Yy, Dlatego, że dziewięć kielichów dobrze prognozuje na przyszłość w relacji w uczuciach i jest zapowiedzią emocjonalnego speł spełnienia. No i ta zapowiedź emocjonalnego spełnienia odchodzi do przeszłości. A więc w większości to jednak będzie koniec relacji i koniec tego romansu, bo to spełnienie odchodzi do przeszłości. E, odchodzi jakaś równowaga, stabilizacja, spełnienie tych marzeń, więc może jakieś marzenie swoje spełniliście i po prostu to, e, wiecie, spełnione idzie w niepamięć, tak? I... E, Możecie też mieć nowy cel, kolejne marzenie do realizacji, tak, jest to możliwe. Natomiast hmm, kończy się tutaj jakby ta równowaga i ta kontrola, tak, A więc cesarzowa, która jest tutaj w, ostatnia w tym rozkładzie, też, no, mówi o jakiejś rybie, ale nie musi, no, Pokazuje, że odchodzi do przeszłości jakiś status albo to wasz status takiej pięknej, znaczy pięknej takiej osoby, która może być czyjąś partnerką, czyjąś w ogóle szefową, żoną, więc ten stan może odchodzić do przeszłości, czyli jeżeli byliście żoną, byłyście żoną, no to może to się skończyć, tak? Mm. Jeżeli, no czyli będziecie kończyć jakąś relację, tak, jeżeli byliście czyjąś partnerką czy partnerem, też może to dochodzić, dobiegać końca. Czyli możecie tutaj mocno faktycznie przyjąć ten status singla, ale nie musicie. To nie musi wcale iść w singla, po prostu mogło pójść, zostać coś spełnione, zrealizowane. Tutaj też może odchodzić do przeszłości jakaś ciąża czy myślenie o ciąży na przykład, tak. Ogólnie jakaś obfitość, czyli coś może się po prostu kończyć, co było dobrobytem, co było um, obfitością i materialną, i takim zadowoleniem, dobrobytem. Jakiś dobrobyt dobiega końca, dobiega końca miłość, bo no bo tak to wygląda z cesarzową w pozycji prostej. Um, tutaj um, odchodzi do przeszłości jakieś powodzenie w uczuciach, zgoda przede wszystkim, więc no tutaj coś. No właśnie, bo chciałabym wspomnieć o tym, o tej przyjaźni. Bo tutaj wygląda troszkę tak, jakbyście, jakby odchodziła do przeszłości jakaś osoba, która też była Waszym przyjacielem od jakiegoś czasu, może od dłuższego czasu, od czasu miesięcy, kilku lat. Taki przyjaciel może odchodzić do przeszłości. Może była to taka właśnie przyjaźń, relacja też na odległość. I o tym cesarzowa też tutaj mówi. Natomiast, no i właśnie odchodzi zgoda, więc tutaj musiały być jakieś niesnaski, albo no, musiała wyjść jakaś sytuacja. Wypadła ta arcykapłanka, ja sobie teraz o niej przypomniałam, bo ona też była znakiem, wzmocniona znakiem ryb. A cesarzowa to też osoba z znaku ryb. Tak naprawdę ta kapłanka, która wypadła, mówiła o odkryciu jakiejś tajemnicy, o dostrzeżeniu tego, co niewidzialne gołym okiem, o osobie trzeciej, o kochance. Ale nie o kochance, w sensie też o osobie trzeciej. I tutaj może być tak, że mogliście być osobą trzecią. I ten stan odchodzi do przeszłości. Tutaj została odkryta jakaś tajemnica, być może zostanie odkryta. No właśnie, dlatego nie będzie tej zgody, i skończy się ta zgoda z tą osobą, taka zgodność. Skończą się też te informacje, wiadomości przekazywane, więc tutaj ktoś rzeczywiście, kto odchodzi do przeszłości, przestanie Wam jak gdyby udzielać pewnych informacji, karmić Was pewnymi informacjami, odpowiadać na pewne Wasze pytania, wiadomości, jakby nie informować Was na bieżąco, co się u niego dzieje, z kim jest ta osoba, tak? czy, czy ona, czy on czy jest z kimś relacji, czy kontynuuje, po prostu przestanie jakby opowiadać wam o swoim życiu osobistym. Może tylko mówić o takich, po prostu o takich ogólnych sprawach, w których jak będziecie otrzymywać te odpowiedzi, informacje, to już sami, same przestaniecie po prostu zadawać pytania, bo będziecie wiedzieć, że ktoś po prostu już nie chce nic mówić, nie chce o niczym informować, nie chce się zwierzać, że po prostu, yy, no właśnie, że coś tutaj musiało być na rzeczy, w związku z czym yy, ktoś jakby wycofuje się z tej relacji. I taki stan zgody tego zadowolenia, spełnienia odchodzi do przeszłości. Może być tak, słuchajcie, no z jakiegoś powodu ktoś traci tą przyjaźń, ktoś traci tę relację i ktoś straci tę osobę. Więc może tak być, że zadziały się takie rzeczy, że ktoś odkrył jakąś tajemnicę, bo kapłanka odkrywa tajemnicę, odkrywa to, co niewidoczne gołym okiem. Może ktoś odkrył to, że no, coś niefajnego robiliście w tej relacji. Hmm. Ktoś mógł odkryć, że po prostu um, no, były jakieś działania wasze nie fair, jakieś zakulisowe, um, może doprowadzające do nawet do upokorzenia um, albo do, y, do wyeliminowania jakby tej osoby, może y, z którą ta wasza osoba, y, z którą chcieliście być, była w relacji. Może w jakiś sposób staraliście się tą waszą przyjaźń czy ten, ten wasz romans. Spowodować, aby tamta osoba przestała, wiecie, istnieć, żeby przestała się dla tej osoby liczyć. Być może źle ją ocenialiście, albo wydawaliście jakieś opinie o sobie, której nie znaliście, lub no, ta osoba się po prostu zorientowała, że no, coś tutaj za dużo mówicie, za dużo macie, że tak powiem, do powiedzenia o kimś, kogo nie znacie, tak? I mm, mogło tak być, że chcieliście bardzo komuś mm, obrzydzić jakąś osobę, uprzykrzyć jakąś relację, w której ta osoba była. No i ta osoba się zorientowała, że to są chyba działania takie no nie bardzo na jakiej podstawie, bo jeżeli wy kogoś nie znacie, po, powiedzmy, nie wiem, gdzieś kogoś widzieliście, nie wiem, pracowaliście na przykład z kimś, tak, i znacie tą osobę, ale tak naprawdę jej nigdy nie poznaliście, wiecie, że tu pracowała, wiecie, jak wygląda, ale tak naprawdę to nic o niej nie wiecie. A opowiadacie o niej na przykład jakieś rzeczy, że jest taka, siaka i owaka, no to ta osoba też myśli, która z nią była, czy która z nią jest, no dobra, ale skąd ty to wiesz, tak? A wiecie, no można różne wymyślać sytuacje. Kobiety czasem, kobieta jednej kobiecie, wiecie, potrafi tak sobie tak... Kobieta o kobiecie do jakiegoś mężczyzny potrafi mówić różne rzeczy, tak? No czasem to są takie proste teksty, no, że ja jestem taka i siaka i owaka, ale na przykład, nie wiem, ja jestem na przykład, nie wiem, naturalną... Y, y, Inaczej, na przykład ja jestem farbowaną blondynką, a nie naturalną blondynką, tak? Już tak na przykład abstrahując od blondynek, bo <śmum> to są kobiety tak samo inteligentne, jak i każda inna. Natomiast jest taki stereotyp, jak, jak właśnie to, że one nie są inteligentne, ale <śmum> abstrahując od blondynek, czasami, słuchajcie, jeżeli zmienicie kolor, kolor włosów, pobawicie się, raz będziecie mieć ciemne, raz, nie wiem, właśnie blond, raz ciemniejsze, raz czerwone, raz jakieś jeszcze inne. To tak naprawdę w każdym z tych kolorów włosów będzie troszeczkę zmieniała się Wasza, wiecie, nie tyle może osobowość, ale zachowanie. Troszeczkę tak, bo troszeczkę zaczniecie siebie w każdym tym wizerunku inaczej postrzegać, ale to nie oznacza, że nagle staliście, staliście się, nie wiem, mniej, słuchajcie, mniej rozgarniętymi osobami tak? i mniej inteligentnymi. Nie, wcale tak nie jest. I nie ma to znaczenia, czy ktoś jest naturalną blondynką, czy farbowaną blondynką, ale są takie właśnie sytuacje, że kobiety gdzieś tam, słuchajcie, no niestety, to facet powinien zabiegać o kobiety, a najczęściej jest niestety jeszcze nadal tak, że to kobiety zabiegają o facetów i to jest po prostu jeden wielki błąd. I ja wiem, że mam nadzieję, że mówię to do osób, które tego nie robią, ale niestety nadal tak czasem jest, że niektóre osoby robią to niepotrzebnie. Niepotrzebnie starają się mówić o kimś jakiejś rzeczy, o osobie, którą nie, zna, nie znają, po to, żeby innej osobie, tą osobę obrzydzić e, czy cokolwiek innego w jakikolwiek sposób, e, ją po prostu e, uprzykrzyć tej drugiej osobie e, i postawić tą relację, tą sytuację e, w złym świetle i tą osobę w złym świetle. I tak naprawdę ktoś mógł tutaj być karmiony taką, na przykład, wiedzą e, z czyjejś strony. No, i, chce to i po prostu odchodzi to do przeszłości, to się kończy, i kończy się jak gdyby to dlatego, że ktoś próbuje ustabilizować swoje życie, ktoś próbuje zmienić się i to mocno. Dlaczego? Dlatego, że tu nie wchodzą te nowe plany z tą osobą, to odchodzi do przeszłości. Mamy tutaj w tym, co jest przed wami, ukryte kartę śmierci. Tu jest ukryty, tu mogą być ukryte dwie osoby. Skorpion, byk panna koziorożec i nowy początek. i w zasadzie mo, można by na tym zakończyć czytanie, co jest przed wami ukryte. Ale e, oczywiście ktoś może e, ukrywać to, że nadal w tej relacji jest, że nadal tą relację chce. Być może tą osobę, którą staraliście się komuś wybić z głowy. Niestety nie da się jej wybić z głowy, bo. Mogą być zbyt duże więzi, żeby komuś wybić kogoś z głowy, bo tak naprawdę znajomość, uczucia, wsparcie, życie ze sobą na co dzień jest więcej warte i bardziej zbliża ludzi niż, wiecie, taki związek na odległość, w którym my sobie trochę porozmawiamy przez telefon, trochę popiszemy wiadomości, trochę się pokażemy na social mediach, wyślemy tam sobie jakieś filmiki, zdjęcia, inne rzeczy i od czasu do czasu się spotkamy. No nie, to nie buduje więzi to powoduje chęć kolejnego spotkania w, w, tym, w tym samym celu. Ale to nie powoduje więzi i chęci poważnego myślenia poważnie o tej osobie, z którą się jest, że tak powiem, od czasu do czasu w konkretnym celu robić konkretne rzeczy. Nie. Tak nie powstaje więź i jeżeli ktoś nie chce się zaangażować, wejść na wyższy poziom w relacji, na wyższy level i nie chce z daną osobą się Pokazać oficjalnie, pokazać wspólnego zdjęcia, być ze sobą na co dzień, to znaczy, że nie myśli nadal poważnie, tylko myśli o takim zobaczeniu się na seks od czasu do czasu. Słuchajcie, tutaj w karcie śmierci jest ukryte przed Wami to, że ktoś przechodzi, przeszedł, ukrywa, że przechodzi ogromną transformację. To może być jedna i ta sama osoba, z którą był jakiś romans płomienny, ognisty, lub miał być, miało być coś poważnego, albo znów miał być ten romans po jakiejś. Po jakimś czasie przerwy po, tym, po tej relacji na, na odległość może z tym przyjacielem, czy z tą osobą, która po prostu z którą myśleliście, że w końcu coś się spełni oficjalnego, formalnego, to ta osoba ukrywa przed wami przede wszystkim tego skorpiona, może ukrywać tą osobę, że to dla tej osoby próbuje robić tą transformację i się zmienić, albo że już się zmieniła w ogóle. Totalne odrodzenie, totalna przemiana, totalna transformacja, rozstanie z przeszłością, rozpoczęcie tego, co nowe, możliwe, że lepsze. Przede wszystkim to, że zaczyna wszystko od początku. I teraz to może zaczynać, to może być transformacja. Tej osoby, która, za, i to może być jakiś król pentakli, czyli y, byk pan Panna-koziorożec, ale to może być zupełnie inny znak i każdy inny znak, który po prostu przechodzi transformację i staje się królem pentakli, czyli staje się osobą wierną, lojalną, uczciwą, y, y, która daje bezpieczeństwo emocjonalne, bezpieczeństwo materialne. Y, śmierć radykalnie zrywa z przeszłością, kończy związki, y, transformacje. Kończy czasem związki, zrywa z przeszłością i dokonuje nieodwracalnych zmian. Z tego względu ktoś po prostu może faktycznie zerwać z Wami znajomość tak radykalnie. Może, jeżeli zaczepicie, zapytacie, czy wysłać jakieś życzenia, odezwać się, czy odpisać, ale nic więcej już. I to może w ten sposób wyglądać, że to może być właściwie jedna i ta sama osoba, jedna i ta sama sytuacja, jedna i ta sama znajomość. Bo ktoś przechodzi radykalną zmianę, radykalny zwrot. Od, tutaj następuje jakieś odnowienie, odrodzenie. Ktoś powstaje jak feniks z popiołów, ale zrywa z przeszłością. Jeżeli chce nowego początku, to już w postaci króla monet, już w postaci takiej osoby stabilnej, która się chce ustabilizować. Chce przede wszystkim ustabilizować swoje życie osobiste, materialne i chce być w normalnym, otwartym związku. Natomiast widzicie. Dla jednych z Was ktoś chce być z Wami i będzie z Wami i tu będzie nowy początek, tak? Ale nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich, dlatego że w karcie śmierci ktoś ukrywa, że odpuszcza. Chce zmodyfikować, zakończyć, przetransformować, odnowić, od, odrodzić coś. Ale tutaj nie ma informacji o tym, czy z Wami, czy nie z Wami, tak? Czy z kimś innym. E w karcie śmierci ukryta jest informacja o tym, że y, ktoś uważa, że ta relacja, ten związek nie był sprzyjający do dalszego rozwoju. Do dalszego rozwoju w, w związku z tym jest konieczność dokonania zmian i odcięcie się od danej sytuacji, więc ktoś naprawdę może się od Was odciąć, bo nie widzi szans na realizację dalej tego romansu, tego uczucia. Ale y, i chce tej stabilizacji z osobą, która właśnie może, poprzez którą Poprzez którą były te tajemnice, te jakieś słuchajcie, oszczerstwa, nawet no różne dziwne sytuacje, które nie były prawdziwe, informacje, które też mogły nie być prawdziwe, które powodowały, że no, została tajemnica odkryta. Tak? Kto tutaj bluźni, kto tutaj przeszkadza tak, w tej relacji, i kto powoduje, że komuś tutaj nie może zadziać się ta stabilizacja, wydarzyć się ta relacja, w której chciałby się, aby się to spełniło. Natomiast. Yy, tu jest jakby koniec relacji, koniec związku. Tutaj też jest koniec relacji, zakończenie koniec związku i odcięcie się od przeszłości. Odcięcie, zamykanie się starych spraw, odcinanie się od nich. Odrzucenie tego wszystkiego, co nie pozwala rozwijać. I też odrzucenie dotychczasowego trybu życia. Czyli właśnie przejście z takich, wiecie, nieustabilizowanych relacji do stabilności otwarcia się na. Na nowe możliwości, no ale w karcie śmierci to jest zakończenie relacji. Słuchajcie, tutaj mamy tutaj mamy, moi drodzy, króla pentakli, który właśnie mówi, tak jak wspomniałam o tym, no, że jest tutaj ta osoba staje się tym królem pentakli. Czyli taką osobą, wiecie, na którą można polegać, na którą można polegać taką stabilną postacią, dojrzałą już emocjonalnie, to może być osoba po 40 roku życia. Wzwyż. po czterdziestym roku życia wzwyż i to jest osoba która zapewnia ukrywa że zapewnia komuś wsparcie uczuciowe Ukrywa to przed Wami, że zapewnia komuś, albo temu skorpionowi, albo tej osobie, z którą rzekomo w tej relacji nie jest lub miała nie być, pragnie się z tą osobą stabilizować i zapewnia jej to wsparcie uczuciowe, że będzie robiła wszystko, aby zapewnić szczęście i aby spełnić życzenia tej osoby nie z powodu obowiązku, a z powodu jednak uczucia, pomimo, że mogła mówić różne dziwne rzeczy na jej temat. To jednak będzie chciała robić to, ustabilizować się z nią i robić to z powodu uczucia, ale dla innych to dla Was ta osoba będzie chciała wspierać Was uczuciowo, robić wszystko, aby zapewnić Wam szczęście, aby spełniać Wasze życzenia z powodu uczucia. Moi drodzy, tutaj jest azbuła na, koń na końcowej pozycji czyli ukierunkowanie konkretnych działań. Osoba ukrywa, że już w tym momencie właściwie kierunkuje swoje działania, wybiera ten nowy, ważny związek, interes, nową inicjatywę, podejmuje nową szansę, być może dostaje drugą szansę lub nową szansę po prostu. Nie wiem, czy od Was, czy od tamtej osoby. Wy już wiecie, jaką macie sytuację z tą osobą i w tej relacji, w tej znajomości. Bo Asmuaf As również dla singli mówi o pojawieniu się nowej relacji, nowe, nowego związku, więc tutaj jest jakby ukryte to, że no będzie ten nowy początek. Tu jest wysoki poziom wzajemnego porozumienia. Tu jest już duże zaangażowanie wkładane w związek. Nowa szansa jeszcze raz. I ulepszenie życia uczuciowego. Tak więc, słuchajcie, byczki, dla niektórych z Was to jest Wasza sytuacja, dla Was, która będzie pozytywna, fajna e, i Wasz nowy początek, mm, a dla niektórych to e, nie będzie jakby Wasz nowy początek, tak? Tylko to jest to, co jest przed Wami ukryte. Życzę Wam mimo wszystko e, miłości, zgody i tego, aby było tak i e, w takiej formie, jak sobie życzycie e, w życiu osobistym, i w życiu zawodowym również. Bo mówiąc o życiu zawodowym, no to owszem, tutaj w, w tej pozycji, co jest przed wami ukryte, mogłoby być ukryta jakaś transformacja, to mogłaby być osoba też szefa, tak, kogoś na stanowisku szefa, szefowej, kierownika, kierowniczki, tak, mogłoby tak być, czy tam jakiegoś dyrektora. Bo król pentakli jest archetypem szefa, finansisty, osoby przy władzy. No natomiast. Natomiast, moi drodzy, nie, nie widać tutaj jakiegoś spójnego przekazu na pracę po prostu. Możecie mieć jakiś... Um, no ktoś mógłby jedynie ukrywać to, że, nie wiem, że dostał awans. Um, że zmienia swoje życie, zmienia stanowisko, być może dostaje awans i zaczyna jakiś nowy początek, nowy interes, nową pracę, nowy biznes. No ale dlaczego miałby to przed Wami ukrywać? To już sami weźcie to, co rezonuje, kochani. I do następnego razu. Buziaczki. Pa, pa.